Najwyższy nominał Generalnego Gubernatorstwa, 1000 marek generał, piękny banknot. Piękny banknot, ktoś by powiedział, że piękny, no ale nota 55 to już były wyższe, ale dla tego egzemplarza specjalnie nakręcamy filmem Państwu uzmysłowić z jak piękną sztuką mamy do czynienia. Proszę Państwa, po pierwsze jest to prawdopodobnie najwyżej, albo drugi najwyżej oceniony egzemplarz, tej w opisie jest na pewno uwzględnione przez nas, z EPQ. Banknot, proszę Państwa, w pełnym stanie drukarskiej świeżości, jak ja to mówię, czyli banknot bez cienia jakiejkolwiek konserwacji, bez foxingu, bez jakichś przebarwień, plamek, prezentuje się wybornie. Oczywiście jest przełamany przez środek, ta kreska pod światło jest widoczna, tu na dolnym marginesie, także mamy jedno mocne, centralne złamanie. Ale poza tym banknot prezentuje się znakomicie. Co najważniejsze, jest naprawdę świeżutki. Zobaczmy jego prążki. Na tysiącu te prążki są zazwyczaj o. Proszę zobaczyć. Teraz to dobrze widać, kiedy świecimy od góry. Jesteśmy w stanie to wszystko Państwu pokazać. Także prążkowana faktura papieru jest naprawdę fantastycznie zachowana. Dobre mankamenty na narożnikach, ale na typowe przy banknotach tego rozmiaru, także były wyżynotowane notowane egzemplarze w sensie o wyższych notach. Były sztuki, które nawet nie miały tego ugięcia przez środek, ale to jest dla tych, którzy cenią sobie naturalność i znakomitą prezencję i też którzy zwracają dużą uwagę na świeżość banknotu. Tu mamy sztukę naprawdę świeżutką. No, niestety, raz trzomaną przez środek, ale w związku z tym banknot ten nie będzie kosztował. Kilkadziesiąt tysięcy złotych, tylko pewnie kilkanaście. Także zachęcam do licytacji, bo jest naprawdę sztuka godna zaawansowanych kolekcji.